Witam Państwa w 24 odcinku Małopolskich Paragrafów. W dzisiejszym odcinku przedstawimy ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w miesiącu grudniu w Krynicy Zdroju. Nowy komendant policji w Krynicy Zdroju. Zatrzymanie oszusta i odzyskanie mienia o łącznej wartości około 7 tysięcy zł. Ujawnienie osób poszukiwanych. Ćwiczenia, przewóz 2015. Kierowcy prowadzący pojazd pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania. Nietrzeźwi kierujący. Sprawcy uszkodzenia mienia ujęci na gorącym uczynku. Współpraca krynickich policjantów z Grupą Krynicką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Spotkania z seniorami w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Krynicy Zdrój. Spotkania z młodzieżą w Komisariacie Policji w Krynicy Zdrój. 18 grudnia komisarz Andrzej Stach otrzymał akt powołania na stanowisko komendanta Komisariatu Policji w Krynicy Zdroju. Dokument wręczył mu zastępca komendanta miejskiego policji w Nowym Sączu, podinspektor Ireneusz Maślanka. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządowych władz na czele z zastępcą burmistrza Krynicy Zdroju Tomaszem Wołowcem i przewodniczącą Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju Małgorzatą Półchłopek. W dniu 22 grudnia około godziny 12 w Krynicy Zdroju oszust podający się za brata osoby uprawnionej do odbioru przesyłki wprowadził w błąd pracownika jednej z firm kurierskich, który nieświadomie wydał mu 7 zamówionych i wcześniej opłaconych telewizorów. Mężczyzna bardzo dobrze przygotował się do przestępstwa. Śledził samochód firmy kurierskiej i zbierał informacje, które później wykorzystał do oszustwa. Dzięki intensywnej pracy policjantów z Komisariatu Policji w Krynicy Zdroju mężczyzna został zatrzymany, a utracone mienie odzyskano. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Krynicy Zdroju w miesiącu grudniu ujawnili 3 osoby poszukiwane przebywające na terenie naszego miasta. 8 grudnia Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu przeprowadziła ćwiczenia pod kryptonimem Przewóz 2015, w której udział brały wszystkie podległe jednostki. Tematyką skoordynowanych ćwiczeń była symulacja podejmowanych działań w czasie występowania zagrożeń nadzwyczajnych. Ćwiczenia blokadowo-pościgowe miały na celu doskonalenie oraz pogłębienie współpracy pionów policji. W miesiącu grudniu krynicy policjanci, realizując informacje własne, ujawnili kierującego, który pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania prowadził pojazd mechaniczny po drodze publicznej. W związku z nowo obowiązującymi przepisami osoba prowadząca samochód, nie stosująca się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. W grudniu bieżącego roku policjanci z Komisariatu Policji w Krynicy Zdroju zatrzymali 3 kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu. Zgodnie z artykułem 178a, paragraf 1 Kodeksu Karnego za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów do lat 10. W miesiącu styczniu 2016 roku krynicy policjanci wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej przeprowadzili spotkania z młodzieżą mające miejsce w świetlicach środowiskowych na terenie Krynicy Zdroju. Tematyką przedmiotowych spotkań było bezpieczne zachowanie na drodze. Dzieci uczyły się znaczenia poszczególnych znaków drogowych, prawidłowego korzystania z oznakowania przejść dla pieszych oraz zasad działania sygnalizacji świetlnej. Ponadto funkcjonariusze przypomnieli dzieciom poszczególne numery alarmowe oraz to, w jakich sprawach można zwrócić się o pomoc do policjanta. Policjanci Komisariatu Policji w Krynicy Zdroju oraz przedstawiciele Straży Miejskiej od początku roku współpracują z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Krynicy Zdrój. Prowadzą cykliczne spotkania z seniorami, na których poruszane są kwestie bezpieczeństwa w sieci. Szczególną uwagę policjanci przywiązują do bezpieczeństwa wirtualnego pieniądza, który to zagrożony jest w wypadku oszustw internetowych i bankomatowych. Ponadto krynicy policjanci uczulali słuchaczy na oszustów posługujących się metodą na wnuczka. Funkcjonariusze zwrócili również uwagę na podstawowe zasady, jakie należy zachować podczas kontaktu z osobami nieznajomymi. 3 stycznia około godziny 10
dyżurny z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju otrzymał zgłoszenie, iż w jednym z domów czasowych zlokalizowanych na terenie Krynicy-Zdroju 4 osoby mają niszczyć wyposażenie budynku. Na miejscu policjanci zastali 5-osobową grupę. W wyniku poczynionych działań policjanci ustalili, iż zatrzymani wdarli się siłą do zamkniętych pomieszczeń. Wszystkie osoby zostały zatrzymane, a następnie przewiezione do Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju. W trakcie czynności policjanci wykluczyli udział 17-latki w zdarzeniu, która została przekazana pod opiekę rodzinie. Mieszkańcom Krynicy-Zdroju przedstawiono zarzut naruszenia miru domowego. 4 stycznia 2016 roku funkcjonariusze Krynickiego Komisariatu w ramach współpracy wzięli udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy organizowany przez ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działania tego typu mają na celu przygotować policjantów do przeprowadzania wspólnych akcji poszukiwawczo-ratowniczych z ratownikami górskimi. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Na kolejne zapraszamy już niebawem.